6 stycznia to jest Wigilia, przygotowanie do tych świąt, wieczerza wigilijna. Wieczorem zbieramy się w naszych rodzinach, spożywamy postne potrawy. Przed każdą potrawą trzeba już zaśpiewać jakąś kolędę, oczywiście nie jedną zwrotkę, a wiele. Podzielimy się prosforą. Prosforą, która ma symbolizować też obecność Jezusa Chrystusa, tego nowonarodzonego pośród nas. To musi być 12 potraw. Najważniejsza to oczywiście u nas jest kucia, która robi się ze zboża, a potem różne rodzaje, tam mogą być ziemniaczki, grzyby przeważnie, pierogi też różnego rodzaju robią, ryby, śledzie. U nas śledzie, tak jak karpia tu w Polsce, to nie robi się. 7 stycznia Boże Narodzenie, 8 stycznia świętujemy, się nazywa Sobór Przenajświętszej Bogu Rodzicy, czyli Święto Bogu Rodzicy i Świętego Józefa. Natomiast ten trzeci dzień świąt to Święty Szczepan, którego my również właśnie w ten trzeci dzień świąt czcimy i w sposób szczególny szanujemy.